Widzowie, słuchajcie, on tutaj gdzieś jest, wśród nas, straszny klaun, Pennywise, musimy uważać, bo tu jest, a żartowałem, nie ma go, nabrałem was, ale tak poważnie to jestem uwięziony przez tego klauna, nie wytrzymuję, szukałem Pipka, zostawił mnie tutaj, wydostańmy się, szukajmy, rozwalmy, zróbmy cokolwiek, aby ten klaun wyniósł się z naszego świata, w ogóle nie mam żadnego pojęcia, jak on wbił na ten świat mój. No rozwalmy kraty i szybko wychodźmy. A jeszcze przed tym, to zostawcie łapeczkę w górę. On tu w ogóle pisał, tak jakby z nim miałem konwersację i pisał coś takiego. To było z poprzedniego odcinka. Do you want to play with me? Czy zagramy? Jesteś teraz w moim więzieniu. Śmiał się ogólnie ze mnie i miałem czarny ekran. Po 10 minutach odzyskałem już obraz, a wcześniej mi zakrył. I uwaga, każda jedna łapka w górę pod tym filmem to jest jedna pochodnia więcej dla mnie w następnym odcinku. Kto teraz mnie słyszy, to kliknijcie łapeczkę w górę i coś jeszcze wam pokażę. Wbijamy pod tym filmem 10 tysięcy lajków. Kto chce, to se klika i subskrybujcie mój kanał. Ja jestem Smile, lecimy po 800 tysięcy. Jeśli jesteś nowy, nowa, no to zostaw tego jednego subika z dzwonkiem, ja bym się ucieszył. I patrzcie, gdy subskrybujecie mój kanał, pokazuję wam moją twarz, co się dzieje. Bo ja zamieniam się w klauna. Mam kolorowe włoski i czerwony nosek. I najgorsze jest jeszcze to, że nie ściągałem swojej zbrójki. Pod ubrankiem nie wiem, jakie mam ciało. Czy też kolorowe? Zobaczymy to później. Oglądajcie film do samego końca. Teraz lepiej się stąd szybko wydostańmy. Mam dziwne uczucie co do tego cyrku. Szukałem wcześniej Pimpka, ale z prawej... Kiciuś? Kicik? Gdzie jesteś? Pipek? Tak, to ja, Smajslo. Która strona? Prawa? Czy gdzieś go słyszę? Chodź, tutaj mam mięsko. Dawaj do mnie. Wybiegaj jak najszybciej. Biegnij, biegnij, Kiciuś. Od tego klauna, on cię trzyma, tak? Pipek! Z której strony to było? Gdzieś z tyłu? Teraz nie wiem, gdzie ja to słyszałem. Z lewej, prawej? Tu jesteś, Kiciuś? Wcześniej tu chodziłem, widzowie, i też go próbowałem znaleźć, ale... Pipek, daj znak jakiś. Kiciuś! Z której strony? Lewa? Prawa? Głośniej! Głośniej, Pipek! Tak, muszę cię znaleźć, wydostańmy się stąd. Tu jest ten klaun, czuję go gdzieś. Trzyma mojego Pimpusia. Gdzie... Słyszę jak miauczy, no blisko mnie, tu cię trzyma? Pipek, nie, w skrzynce coś? Nic nie ma. Z tej strony jakiś przycisk jest? A, nic się nie stało. Tutaj Pipek, jeszcze w tych pomieszczeniach nie byłem. Coś tu jest napisane na tabliczkach. Uwaga, sanitar bericze, gemite praca. Co to jest w ogóle? Jakieś pomieszczonka? Jesteś tutaj? Woda do umycia się? Jakaś łazienka? Nie mam czasu na żadne mycie się, do konstruowania. Pipek, głośniej! Gdzie? Z tej strony, z lewej? Otwieramy, o tutaj? Nie, skrzynki nie ma. Kolejne, same łóżka, to można spać. Te gościom chce zaprosić klaun. Ale nic, wszystko mu pójdzie, to podpalę, rozwalę. Chodź do nogi, mam smakołyk, kurczaczek. Pipek, dasz radę, słyszysz? Musisz mocniej. Dawaj, ucieknij od niego. Tutaj stoi, tak, Kiciuś, chodź do mnie. Czemu uciekasz? Pipek, widziałem ciebie, co miauczysz? Gdzie teraz pobiegłeś? Ej, do mnie, nie bawimy się teraz za tą ciuciu babkę, to nie jest żadna zabawa. Masz tu kurczaczek, jedz, twój najlepszy smakołyk, jedz, no. Weź go szamaj. Kiciuś, chodź tutaj, rozkazuję tobie, bo będzie la... A, stoi tam na końcu. Pipek, co z tobą jest nie tak? Dlaczego on ucieka przede mną? Nie poznaję go, jakie zachowanie. Przecież zawsze mnie się słuchał. I znowu gdzieś pobiegł. Nie widzę teraz, w którą stronę, tu w prawo czy w lewo. Coś jest nie tak, niemożliwe. Zawsze podbiegał, tym bardziej na kurczaczka, który mu rzuciłem. Jeszcze mu rozkazuję, wołam go i nie przychodzi, niemożliwe. Nie, 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 to nie jest mój kot. To jest jakiś sen, on panuje nad moimi. I co to jest? Tego wcześniej nie było. Tu na moim świecie zamieszkuje. Robi jakieś wesołe miasteczko. Nie pozwolę mu, będę wszystko siedział tu do rana, żeby rozwalić każdy blok. Czaisz, klaunie, wszystko ci spalę i zarazem rozwalę. O, zgłodniałem, muszę zjeść pieczonego kurczaczka. Akurat głód mnie wziął. I jeszcze jakaś karuzela. Co to jest? Jakieś bawienie się? To koło, które zapomniałem jak się nazywa. Widzę tam Pimpka u góry. Kiciuś, uważaj, nie spadnij. Już po ciebie biegnę. Stój tam w miejscu, nie ruszaj się. Kiciuś, cofnij się. Cofnij, to do tyłu.
tak, dobry koteczek. Tak, a ja. On sobie biega jeszcze u góry. Budujemy się szybko, szybko klikamy. Mam bloki, powinny wystarczyć. 20 ziemi, 19, 18, 17. Pipek, idę do ciebie. Nie ruszaj się tam, rozkazuję tobie. Nic nie robić, już tatuś idzie. A jeszcze mnie zablokowało. A skillowa to rozwalam. I tak, bo mój co wszystko zniszczę, nic tu nie będzie. O, jakiś cięższy blok, w ogóle co to jest za materiał? Coś mi odblokowało, nieważne. Jeszcze do góry, wyżej. Aj, zabrakło mi w takim momencie bloków. Poważnie, coś mamy jeszcze, nie wiem, deski dębowe, pomarańczowe, coś tam. Terrakota jakaś, budujemy się do góry, jeszcze wyżej, Pipek, nadchodzę. Jest, kolejny mnie blokuje. Rozwalam skillofa. To chyba był ten wagonik, czy jak to tam się zwie. Jestem, Pipek. O, nie, tu Enderman stoi. Szybko, otwieraj drzwi, nie spadnę, bo padnę. Znowu on, zmutowany mob od klauna Pennywise. Patrzcie tylko na niego, jakie ma długie łapy, jaki on jest wysoki. O, typnął się, jeszcze mnie uderzył. Przepraszam, nic nie chcę. Gdzie jest mój pimpuś? Co z nim zrobiłeś? Słyszysz? Ty mobie, przestań lewitować tymi blokami. Mów mi, gdzie jest Pipek? Czekaj, bo wybudujmy się jeszcze może wyżej. Przeskoczmy na drugi wagonik, czekaj. Ops, hops, jakie to wielkie jest. Oj, nie chciałbym teraz spaść na dół. Raczej bym tego nie przeżył. Chyba że tutaj gdzieś kotek przebiegł. Tak, pięknie. Tu z tej strony, kiciuś, kć. Gdzie jesteś? Nie bawimy się w chowanego, wyjdź. Nie zważam na te zmutowane moby. Wcześniej one mnie nie były, przeskoczmy. Hops. Żeby tylko nie spać na dół. Jakieś bloki do podsadzenia, tylko jeden mi ostatni został. Musimy teraz kopać kilofem. O, to szybko idzie nawet dosyć. Tu stoi! Co ty chcesz ode mnie? Ło, jak rzuca blokami! Patrzcie, jak szybko! Jo! Jak na wolno na dół! I się układają na dole! Pipuś! Przestań, ty Endermanie! Czego ode mnie chcesz? Może on do tych drugich wagoników przebiegł? Albo tu jest jakieś wejście do środka? Nie, to tylko mechanizm, który tym kręci do góry. Tak, hop, schod, Pipek, ile razy cię będę wołał, no? Już mi się odechciewa, chodź do mnie. Mam kurczaczek, możemy się najeść razem, będziemy. Ja w ogóle nie rozumiem jego zachowania, dlaczego on nie idzie do mnie. Ale powiem wam szczerze, tak widzowie, na szybkości, na tyle postaci, co ja trafiłem, to jeszcze nie widziałem tak mocnej postaci jak ten clown Pennywise. No i zaraz sam zostanę tym clownem. Ubierzmy sobie hełm, nie mogę na siebie patrzeć tak. O, od razu lepiej. Jeszcze nosek mi wystaje czerwony. Chodź, Pipuś, to jest zielone. Nie ma go, nie będę się wspinał. Ciekawe w ogóle, czy to działa i może się obkręcać. Lepiej stąd zejdźmy już, żeby tylko nie paść. Na to skoczę, hops, dobra. Pięknie powiem przeżyć, idealnie. Pomalutku schodzimy. To chyba było moje przewidzenie, Pipka naprawdę tak tutaj nie ma. Chodźmy gdzie indziej. Może tutaj do tej karuzeli. On tak bardzo buduje się na moim świecie i za wszelką cenę chce zrobić na miasteczko, abym się bawił, go zabawiał. Ostatnio chciał, żebym mu zaśpiewał, ale tego nie zrobiłem. I sobie tak myślałem nad piosenką La 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 La. Może znacie coś takiego, jak zawsze śpiewamy, nie? La 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 La. I co jakbym mu to zaśpiewał? Jestem ciekawy, jaka byłaby jego reakcja. Ale nie chciałem tego robić wcześniej. Ta muzyczka była w tym miejscu. Zostało to rozwalone w pół. Ej, ja tego nie robiłem. Co jest? Ale w środku były te instrumenty. Mikrofonek, basy i tak dalej. Jak to wygląda? Jeszcze inne potwory chcę tutaj sprowadzić. Jaka minka? Na fladze jakiejś? Wygląda to creepy. Chodźmy szukać Pimpusia, bo on jest dla mnie najważniejszy. Gdy tylko go znajdę, to rozpalę tutaj największe ognisko w Minecrafcie. Jeszcze takiego ognia nie widzieliście. Oj, zobaczycie, co będzie się działo. Na razie jeszcze jestem spokojny, chyba że inaczej. Wysadzimy najmocniejsze TNT. Co robiłem to wcześniej. Mam takie nowe na rozpalenie ogniska dużego. Tak samo wodę możemy to zalać. Zrobić... Co jest? Pipek, słyszę! U góry jesteś? Tak, tutaj! Proszę, stój w miejscu, nie ruszaj się! Już się buduje szybko zielona terakota, jakaś. Tutaj mamy kolejne żółta terakota. Jaka terakota? Ziemia. Więcej potrzebowałbym materiałów, bloków do budowania. Nie przeskoczę, naprawdę? Jeszcze więcej świerkowe drewno. Teraz zróbmy sobie z tego 4 deski. Z rana robimy sobie też materiałów. Wskakuję, kić. To ja smajslow. Stój no, kurczaczek, rzucam tobie. Amciu, papi. Ile tu jest tych siedzeń? Nie, to przypominam jakieś koniki. Z tej strony można usiąść. Z tej chyba? O, clown się śmieje z dziewczynką. Gdzie masz mojego Pipka? To nie jest śmieszne.
Oj, przekonasz się. Jutro kto będzie się śmiał ostatni? Czy ja już przebiegam to drugi raz? Albo mi się wydaje? Trzeci już i nic nie widzę z tej strony. Za dużo tych siedzisk. Znowu. Jakby z lewej strony się zaśmiał. Tutaj usłyszałem ten dźwięk. No pipuś, stój! Nie biegnij tam w tym kierunku! Dlaczego mi to robisz? To ja jestem Smajslow. Chyba, że on się mnie boi. Co? Jaka głowa klauna. Ło, nie, to się nie dzieje. Takie rzeczy na moim świecie? Co? Ja ci dam, a najgorsze jest to, że Pipek tam pobiegł i teraz sobie tak myślę, że on ucieka ode mnie przez to, że mam taką twarz. Jestem kolorowy, spójrzcie jak ja wyglądam. To jest właśnie od tego. Pipuś myśli, że jestem jakimś klaunem przez te kolorowe włoski i ten nosek nie poznaje mnie, bo ja się zamieniam, wyczuwa tego klauna i się boi. Ale czekaj, czemu miałby być u góry tam i biegać na lewo, prawo, zanikać? Coś mi tu w ogóle nie gra, bo tak by się nie zachowywał, jakby już to uciekłby w las, a nie w stronę klauna. Chyba, że ten kot to nie mój pimpek. Biorę miecz, przetnę cię moim ostrzem, słyszysz? Wejdę tam i się wcale nie boję. Mam widzów i też ja jestem. Poczujesz moją moc teraz i wściekłość. Tu można wejść do jego paszczy. To jest chyba jego dom w postaci głowy. Ten nosek, te oczy i ta buzia otwarta. Na 1000% tu chce zamieszkać na moim świecie. Ale ja mu tego nie pozwolę, nie, nie. Dobiję go jedną rączką. Wchodzimy do środka. Jak tu czarno. O, słyszę go, coraz bliżej je. Dźwięk, nie dasz rady. Ja jestem lepszy, czekaj, pochodnia, pochodnia w rączkę, żeby oświetlić. Idealnie, pali się. Widzę obsydian na środku. Jest połączony. Jakby to zapalić zapalniczką. Ciekawe, czy by działał. Śmieje się, jest coraz bliżej. Wchodzimy do środka. Ale za głowę. Łoonie. Jakieś fioletowe flagi. Kiciuś, wynośmy się, Pipek, już cię nie zostawię, obiecuję. Zobaczysz, mam jakieś skrzynki, ale puste. Napisy na tabliczkach 5A. Co to jest, jakieś rosyjskie? Ukraińskie? Ładnie, nic z tego nie rozumiem. Może ktoś to poprzetłumaczyć, widzowie, jeśli znacie ten język? Klaun do mnie wcześniej pisał po angielsku. Jeszcze taki język to ogarnę, ale nie rosyjski, ukraiński. A, możemy tu wejść do środka, drzwi są? Okej, pakujmy się. Skrzynki? Puste. Rozwalę ci je. Nie będziesz miał żadnych skrzynek, patrz. Czekaj, nie mogę przejść. Niewidzialne bloki! No nieźle! Aha! Nawet tego przeskoczyć nie mogę. A czy jak się podsadzę? Dobra, deską jedną. Teraz one blokują, zabraniają wejścia do środka, ale i tak jestem. A teraz to rozwalę sikereczką, patrz, pyk, pyk. Nie będzie żadnych skrzynek, tutaj tak samo. I co, klaunie? I co? Jesteś słaby, nic mi nie zrobisz. Nie pokażesz mojego pimpka, nie dasz rady, klaunie. I co? Ha, 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 byłem w twoim domku, teraz idę rozwalić twoją głowę. Chyba, że oddasz mi mojego pipusia. Słyszysz? Zrobię to kilofem. Mam też TNT, zaraz to wysadzę. Daję ci 5 sekund na pojawienie się tutaj. Zaczynam odliczać. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O, o, kiciuś. Tak. Chodź, kic, 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 kic. Dobrze, bliżej, bliżej. A ja mam kurczaczek. Co on ci robił? Kiciuś, przytul się do mnie. Co się stało z moim... Przemienił się mojego koteczka. Co? Co ty zrobiłeś z moim pipkiem?